generalnie można by rozpocząć od takiego stwierdzenia, że zarówno pozyskiwanie, jak i zatrzymywanie, czy też można użyć takiego określenia retencja, tak, talentów organizacji, to są kluczowe procesy składające się na to, co nazywamy zarządzanie talentami. No i teraz patrząc na to pozyskiwanie talentów, generalnie można by powiedzieć, że firmy stosują tutaj, czy adaptują pewne utrwalone i sprawdzone techniki HR-owe. W naszych badaniach okazało się, że większość, chyba ponad 60%, stara się wykorzystywać w pozyskiwaniu talentów zarówno te źródła wewnętrzne, czyli szukać spośród własnych ludzi już zatrudnionych w organizacji, jak również źródła zewnętrzne, prawda? Że częste sposoby rekrutacji, prawda, dochodzenia do tych osób utalentowanych, no, wiążą się na przykład z organizacją staży dla ludzi młodych, prawda, dla absolwentów, z bezpośrednim poszukiwaniem. To są takie najczęściej stosowane techniki pozyskiwania talentów. Jeśli chodzi natomiast o zatrzymywanie talentów, no to tutaj powiedziałbym tak. To, co było ciekawe, że w większości omawianych przypadków wszystkie główne podmioty partycypowały w działaniach na temat zatrzymywania talentów organizacji. Na pewno wynikało to po części z sytuacji w ubiegłym roku na rynku pracy, prawda, z trudności w pozyskiwaniu takich osób, ale z drugiej strony też ze świadomości rosnącego znaczenia talentu w organizacji. Więc zarówno kadra kierownicza najwyższego szczebla, jak i ludzie, menedżerowie HR-u, prawda, no i również to, co nazywamy, ci, których nazywamy menedżerami liniowymi, liderzy projektów i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o techniki, to znowu tutaj selekcyjne, to mamy zastosowanie głównie tych technik, które występują generalnie w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi, a więc sięga się tu do różnych źródeł, narzędzi takich jak wywiady selekcyjne, prawda, no, w mniejszym stopniu, natomiast procedury assessmentowe czy też testy psychologiczne, a więc obraz dość taki podobny do tego, co znamy z praktyk zarządzania zasobami ludzkimi w odniesieniu do innych grup. Natomiast było też ciekawym naszym takim wnioskiem to, że wiele firm stara się tworzyć pewną konfigurację tych narzędzi, prawda? Że to nie jest tylko jedno narzędzie, ale starają się właśnie konfigurować, dopasowywać do własnych potrzeb, integrować praktyki związane z rekrutacją, zatrzymywaniem, czy też z rozwojem, z motywowaniem talentów do pozostawania w organizacji i że znaczący jest udział firm, które nie stosują pojedynczych narzędzi, ale co najmniej kilka z nich starają się łączyć i to wtedy najczęściej przyjmuje formę takich programów czy projektów z zakresu zarządzania talentami. Ja myślę, że to jest właściwa droga.